Czas odkryć rzadko uczęszczane, ukryte miejsca. Bierz latarkę, plecak i bon voyage! Naszą wycieczkę zaczynamy od górzystej Szwajcarii. Jedziemy do gminy Waltensburg-Worz, zlokalizowanej we wschodniej części kraju. Mimo padającego deszczu i zimna, docierasz do podnóża góry, gdzie czeka na ciebie pierwsza przygoda. Po wejściu twoim oczom ukazuje się dziwnie wyglądający zamek. Aby do niego dotrzeć, trzeba pokonać bardzo wąską ścieżynkę. Tylko nie patrz w dół, myślisz pełny strachu. Zacieśniasz paski plecaka i przechodzisz na drugą stronę. Stoisz u progu zamczyska i nie wierzysz własnym oczom. Oto XIII-wieczna forteca Kropfenstein, całkowicie zbudowana z kamienia. Dziś możemy podziwiać jedynie jej ruiny. Zachowały się jednak w tak dobrym stanie, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądała ta budowla w czasach swojej świetności. Poświęcasz nieco czasu na zwiedzenie wnętrza, ale z każdym krokiem czujesz przechodzące ciarki po plecach. Pora ruszać dalej! Następna na liście jest Turcja. Po przebyciu drogi samolotem i samochodem docierasz do miasta Çorum, leżącego na północy kraju. Na jego przedmieściach rozpościera się dolina pełna porośniętych skalistych wzgórz, wśród których znajduje się szlak. Podążasz nim, jest bardzo stromy, ale wiedzie do sekretnych drzwi wydrążonych w skale. Gratulacje! Doszedłeś do Kapili Kai. Masywny kamienny łuk z wrotami u podnóża blokuje wejście do ukrytej groty. Eksperci uważają, że drzwi umieszczono tam w II wieku przed naszą erą. Niestety, ani drgną. Do dziś nie wiadomo, co się za nimi znajduje. Jedni uważają, że jest tam jakieś tajemnicze pomieszczenie, inni mówią o ukrytym skarbie. Ale ponieważ do dziś nikomu nie udało się tam wejść, możemy jedynie karmić swoją wyobraźnię domysłami. Okej, lecimy dalej, zanim nastanie noc. Masz wyjątkową okazję, by udać się do Etiopii. Przechadzając się po miasteczku Lalibela, napotykasz wydrążoną w glebie ogromną dziurę. Ostrożnie podchodzisz do jej krawędzi i dostrzegasz terakotową konstrukcję. Jej szczegółowo rzeźbione zdobienia robią na tobie ogromne wrażenie. Ale to nie wszystko. W miasteczku jest 10 innych dołów, takich jak ten. I w każdym z nich znajdują się 12-wieczne budowle króla Lalibeli. Wszystkie te konstrukcje są od siebie różne, ale łączy je charakterystyczny styl. Każda była ręcznie rzeźbiona na przestrzeni 24 lat przy pomocy jedynie dłuta. Trudno w to uwierzyć, zważywszy na wysokość tych budowli. Mierzą po 15 metrów. To tyle co 5 słoni afrykańskich, ułożonych jeden na drugim, o ile tak w ogóle się da. Niekonwencjonalny sposób konstrukcji czyni te obiekty w pełni monolitycznymi, co oznacza, że powstały z pojedynczych głazów. Imponujące, prawda? Opuszczamy Etiopię i kierujemy się na południe Włoch. O tu, przy podeszwie Adriatyckiego Buta. I chyba znowu czeka cię wspinaczka. Uff. Twój znajomy zabiera cię do miasteczka o nazwie Sassi di Matera. Zostało ono wykute w zboczu stromego wzgórza, a ludzie mieszkali na tych terenach już w okresie paleolitu. Tu poczujesz, że cofnąłeś się w czasie, ponieważ takich skalnych domów i antycznych budynków nie widuje się na co dzień. Miejsce znane również jako Sassi uważa się za jedną z najstarszych włoskich osad, a jej początki mogą sięgać nawet 9000 lat wstecz. Dzięki gościnności mieszkańców być może uda ci się zwiedzić wnętrza jaskiniowo podobnych domostw. Co ciekawe, niektóre ulice biegną po dachach okolicznych budynków i to się dopiero nazywa pradawne planowanie miasta. Dzięki tej wycieczce pewnie już zostałeś ekspertem w dziedzinie skalnej architektury, ale na naszej liście zostało jeszcze kilka miejsc do zwiedzenia. Lecimy do Słowenii, by zobaczyć największy na świecie jaskiniowy zamek. Tę średniowieczną budowlę wzniesiono na mierzącym 123 metry wysokości klifie. Została zaprojektowana tak, żeby nikt niepożądany się tam nie przedarł. Na szczęście dzisiejsza ochrona nie jest tak rygorystyczna. Jeśli jednak szukasz bardziej przyjaznej turystom drogi do wnętrza, możesz wejść do środka przez jeden z wielu podziemnych tuneli. Powstały przeszło 800 lat temu z rozkazu właściciela, który potrzebował sekretnego przejścia, by niepostrzeżenie wnosić zapasy do zamku. Obecnie Predjamski Grat jest równie czarujący, co tajemniczy. Zależy, czy mamy ciepły i słoneczny dzień, czy zimną i burzliwą noc. Po średniowiecznym akcencie kierujemy się do Petry, zjawiskowych ruin w Jordanii leżących w sercu pustyni. Aby tam dotrzeć, będziesz potrzebował sporych zapasów wody i kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Panują tam dokuczliwe upały, ale cel podróży jest tego wart.
Ruiny Petra to antyczny cud świata. W IV wieku przed naszą erą region ten był węzłem handlowym leżącym na przecięciu kupieckich szlaków. Petra była majętnym miastem zamieszkałym przez Nabatejczyków, plemię Beduinów, którzy przez wiele lat żyli tu i prosperowali. Rzeźbioną w skale bramopodobną strukturę, z której słynie Petra, nazywa się Skarbcem Faraona. Znajduje się on przy głównym wejściu do miasta. Jeśli wierzyć legendom, ukryty jest tam skarb. To wystarczy, żeby rozpalać wyobraźnię poszukiwaczy przygód, ale zostawmy to na inną okazję. Tymczasem czeka nas kolejna podróż. Lecimy na kontynent amerykański. Na początek Stany Zjednoczone, a konkretniej górzysty stan Colorado. Kierujemy się do Mesa Verde National Park. Tu pośród bujnej zieleni można znaleźć ponad 600 domostw zbudowanych w jaskini pod klifem, głęboko pod zboczem góry. Leżące tu prekolumbijskie osiedla należą do kultowego dziedzictwa UNESCO. Powstały pod koniec XII wieku za sprawą plemienia Pueblo. Jedną z głównych budowli jest pałac klifowy. To wielopiętrowa konstrukcja wykonana z piaskowca i zaprawy błotnej. W tym samym pałacu znajdowało się ponad 150 pomieszczeń. Jeśli masz dobrą kondycję, możesz pokusić się o zwiedzenie domu balkonowego. Aby się do niego dostać, trzeba wspiąć się po 10-metrowej drabinie. Tam twoim oczom ukaże się średniej wielkości wioska, składająca się z 38 pomieszczeń, w tym dwóch kiwa. Te tradycyjne, zagłębione w ziemi przestrzenie służyły do celów obrzędowych. Zmieniamy kierunek i udajemy się na wzgórza Dakoty Południowej. Tu zlokalizowana jest najbardziej zjawiskowa rzeźba wykonana przez człowieka – Mount Rushmore. Ale co w tym tajemniczego? Ktoś spyta? A to, że w trakcie konstrukcji za głową Abrahama Lincolna wydrążono ponad 20-metrowy sekretny tunel z komnatą na końcu. Pierwotnie miała ona skrywać wszystkie dokumenty i artefakty ważne dla historii Stanów Zjednoczonych. Jednak po przemyśleniu sprawy projektanci stwierdzili, że lepszym wyjściem będzie włożyć to wszystko do bezpiecznego pudełka w podłodze tunelu. Jest w nim dokumentacja powstawania rzeźby, krótka historia USA oraz sylwetki czterech wyrytych w górze prezydentów. Nieźle, co? Teraz udajemy się do Machu Picchu, południowoamerykańskich ruin schowanych między peruwiańskimi Andami. To miejsce samo w sobie jest tajemnicą. Badacze do dziś nie wiedzą, dlaczego lub jak starożytnym Inkom udało się wznieść tę kamienną cytadelę w połowie XV wieku. Jeśli chcesz się tam dostać, przygotuj się na 3-dniową wyprawę i wspinaczkę na wysokość około 2400 metrów nad poziomem morza. A może lepiej wsiąść do pociągu byle jakiego? Chyba nie. W mieście Inków dokonano ostatnio niezwykłego odkrycia. W 2010 roku francuski inżynier David Crespi wykonywał w ruinach pomiary, gdy zauważył drzwi, których nigdy wcześniej nie widział. Były odgrodzone głazami. Po kilku miesiącach wrócił tu ze skanerem elektromagnetycznym. Przyrząd wykrywający różnego rodzaju obiekty znajdujące się za murami pokazał, że za zabarykadowanymi drzwiami są niezliczone ilości metali. Badacz zwrócił się do peruwiańskich urzędników z prośbą o usunięcie głazów, ale został odprawiony z kwitkiem. Drzwi te pozostają zamknięte po dziś dzień. Uff, to była długa podróż. Zasłużyłeś na odpoczynek. Dbaj o siebie, łowco przygód!